Dzień dobry, panie Świątek. Zacznij dzisiejszy film. Wczoraj była ciężka noc pod kryptonimem Genero. No było mocno, było mocno. Pacio też poleciał. Był MVP, że tak powiem. Ale nie, no było bardzo fajnie. Dzisiaj wstaliśmy bardzo późno. Bonjour. Dzisiaj wstaliśmy bardzo późno. No i co, no i dzień trzeba zacząć, tak powiem, z przytupem, czyli robimy tost. Dawaj z tym piwskiem te tosty dzisiaj. No. Ale żeglamy piwem, ty dzisiaj nie. Widziałeś, jak to, w sensie czułeś, jak to piwo pachnie? Gdzie nie, my już piwa nie mamy w ogóle. Wszystko wypiłeś? Wszystko wypiłeś. To jest to? Ty, ja no, no. Weź to powąchaj. Ja dotknąłem w ogóle szyjki i to tak już... To jest radioaktywne. Weź to powoli. Nie, to w sumie pachnie jak suchy ten. Jak się? No taki, nie, takim mocnym... Trochę sfermentowany już, co taki, nie? Takim chamskim menelem. To idealnie, na tosty świętego. Nie! No debilu, kurwa, no nie. No z piwem będziesz miał tosty, nie, dobre będą. No ja pierdolę. No dobre będą, wzmożą się na tym piwie. Nie. Zostaw je. No zostaw je. No, nie, nie będę. No zostaw, nie wyrzucaj. Nie będę. Ja je zjem, zostaw. Nie wyrzucaj jedzenia, debilu! No, no oblałeś, kurwa! No bo to jest przepis! Dobra, to będą dla ciebie. I masz je zjeść, kurwa. I masz je zjeść. Bez szacunku do jedzenia. Masz zjeść te dwa... Go. Co to się dzieje, panowie? Przykryj to przykrywką. O! Słyszysz ten dźwięk? Jak się ładnie smażą? Brawo! I później, patrz. Tu się podsmaży, zdejmujesz, wylewamy piwo i na drugą stronę. I zobaczysz, jakie będą. O Jezu, kto kurwi tym... Jezus, damy to Paciowi. Ej, to dobra. Pokaż, jak to wygląda. To... Kurwa, to się przykleja właśnie. Ja pier... Pokaż, od dołu. Smaży iść? Nie, nie, to jeszcze musi tam... Polecieć, nie, dokładnie. Niedobrze mi od tego zapachu. Szczerze, serio. Jezus, mi też niedobrze. Ja otwieram okno. Otwieraj, bo ja zaraz wracam. Dobra, obracamy. Nie, czekaj, podnieś. Zaczynę. Odsuń balkon. Najlepsze jest to, że Bogdan ma zatkany nos i tak nie czuje nic. Ale tylko słabo. Kurczowy, nie, zaraz zobaczysz. To podejdź tam. Ja się prawie zżgałem, jak to było. Gdzie? To jest masakra. Tak, ale... Takie wymęczone. No bo to przez to, że są i jak te tosty, panowie? Dobra. Dobra. Dobre? Lepsze niż wczoraj? Ile? 10, 14. No i szacunek. Dużo. Wyglądać nie wyglądają, ale... Ale ważne, że smakują, tak? No i git. Ty no, Pacio, dobrze przyjął nowe tosty. Pierwszego wziął normalnego, mówi perfekto. Później bierze tego do drugiego. Już tak się skrzywił lekko, ale jadł dalej. Gdzie? Idzie generał. Dobra. Pacio, co te tosty takie mokre były? No szczodownie. Dobra, tam było piwo, tak? Na szczoro potrzebnie. Okej, okay, nie były złe. Nie były złe. Nie były. A gdybyś wiedział, że są z piwem, to byś się zjadł? Nędzy starta na siatkę. I proszę państwa, jak być może pamiętacie, dwa dni temu było losowanie pokoi i ustaliliśmy, że co dwa dni będzie zmiana. Kółko fortuny już się kręci, już jest gotowe. Przed tym jednak chciałbym o bardzo ważnej rzeczy wam przypomnieć. To znaczy, że każdy 1000 łapek pod filmami z serii z Malty to jest jedna pamiątka dla widza. Pod pierwszym filmem wiemy już, że przebiliście 2000 łapek, tak więc już dwie pamiątki dla widza będą do rozdania. Przejdźmy więc do tego, co nas interesuje najbardziej, czyli koła fortuny. Ciach, pierwszy. Pierwsza osoba, która wybiera, tak. Tak. I... Bart. Vamos! Dobrze, kurwa! Mua! Oczywiście zostaje w mojej kuchni. Zostajesz? Zostajesz w tym swoim? Tak, tak. Nie zmieniasz na ten złodziejko? Nie ma chuja, kurwa, tam no cieknie, kurwa. Dobra. Ja tam idę po... Druga osoba. I... Pan Świątek. Jezu, tak na mnie pokazał, A wiesz, jak było blisko? Tak? Bliziutko było. A już tak pokazał i tak zmienił. Panie Świątku, gdzie pan wybiera? Teraz pytanie, czy chcę... Czy chcesz z Bartim, czy zostaje? Ale jebany, jak to znowu drugi był.
Zostawiony. No. Dobra, ja zostaję. Zostajesz? O! Wybaczysz mi to? Wybaczę ci to. Czyli jest jeden slot w tym jeden pokoju slot. Z łazienką, jeden tu. No i tu trzy znowu tu. Kurwa, no musi być jakaś zmiana. No. Prośba. Ja zadzwonię Piotr Bałku, mówię ci, Piotr Bałku. Apeluję! Ja cię jeszcze zadzwonię Bogdańskim. No, Bogdan. No, ja też zostaję. Jak to jest możliwe? Ojej, ustawka. Jeżeli będzie Bobo, to znowu będzie tak samo. Ale nie, bo tu się może zmienić. Ale to i tak każdy. Tu i tak. Tutaj to chyba już i tak się nie no. zmieni, bo już... Dobra. Leci. Prośba, no proszę, 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 kurwa. Bobo. Ja zmieniam, zostaje tam. Ale powtórzył losowanie. No, nie. Za dwa dni będzie powtórzył. Ale poczekaj, może tutaj ktoś się chce zrotować. Ja jestem w stanie wymierzyć. Nie. Nie ma mowy, stary. Ja zbyt dużo się stresowałem, żeby teraz opuszczać moje piękne dom. Kurwa no. No i znowu będzie kanapa. Muszę iść do kasyna się wyżyć, kurwa, bo tak nie może być. Łóżko trzeba wygrać. Jebane. Nie, to już zostań, jebać tam. Witajcie w maltańskiej kuchni. Dzisiaj robimy obiadek, kolejne gotowanie. Tutaj, proszę bardzo, możesz pokazać garnku. Kilogram ryżu się już gotuje. Go troszkę przemieszam, żeby się nie przyklejał. Tam panowie też pracują. Proszę bardzo. Witamy. Co robisz, Bartoszik? Kraj kurczaka na... Kurczaka, bo po prostu kurczak jest krojony. Kurczak na kosteczkę, 2 kg kurczaka łącznie tutaj są. Mamy tu też warzywka, które będą dodane do ryżu. Jajca, sos sojowy. Tu taki olej w sprayu wziąłem. Z myślą o panu Świątku. Tak pan Świątek gotuje właśnie. Co? Z myślą o tobie wziąłem tam. Bardzo dobrze. Że, bo on narzekał na to, że właśnie nie chce kupować oleju ani masła do tych swoich tostów. Więc będzie mógł pach psiknąć. I nie będzie mu się przyklejało. I tutaj jeszcze właśnie jest panko do kurczaka. Szczerze nie wiem, czy to wyjdzie z tym panko, bo przy tej ilości kurczaka nie będzie się chciało nam robić każdy kawałek po kolei. Tak. Więc plan jest taki, żeby rozbić do tego gara z kurczakiem 3, może 4 jajka i wsypać trochę tej posypki i spróbować to wymieszać i wrzucić na patelnię. Zobaczymy, może być to ciekawe, wyjdzie. No. I co ważne, wszystko to tutaj wyniosło jakieś 40 euro. 48 euro, no ale ja kupiłem jeszcze sobie Fantę. Coś chyba jeszcze sobie kupiłem, więc to tak z 45 euro wszystko wyjdzie na obiad dla 7 osób, dla 7 osób. Myślę, że dobra cena. Dobra, robimy tego kurczaka. Ogólnie stwierdziliśmy, że rozdzielimy jednak na dwa, bo ciężko będzie zmieścić na jednej patelni. Zobaczymy, czy ten pomysł ma prawo wyjść. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie... Czy to ma prawo się kleić. Najgorzej po prostu drugą turę się zrobi bez panko. No, jak to będzie chujowo wychodziło. Chyba tak sypnę trochę tego. Nie da się wymieszać teraz. Spróbuję to wymieszać. No myślę, że jedno więcej jajko byłoby już za dużo, bo to no, i tak jest takie wodniste trochę. No, nie wiem szczerze, czy to wyjdzie. No takie gówno się robi. To trzeba było na dwa talerze jechać, żeby... No wiem, no mówię, że to trzeba było obtaczać, no. Chcieliśmy zczytać, nie, dobra, tutaj już zobacz, co się stało z tego. No, to chyba. Papka. Już to na patelnię. Prej. Próbuję zrobić tak, że patrzę, wsypiemy. I teraz od góry posypię tym panko i zakryję może. Dobra, tak. Teraz zrobimy... Nie wiem, czy to ma prawo wyjść. Święty, gdzie jest ta pokrywka do tego? Co używałeś? Pralce. Pralce. Niezła pralka. Dobra, zostawimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pachnie ładnie. Dobra, kurczaczek jest do obrócenia. Pachnie naprawdę super. Tak, pachnie bardzo ładnie. Tylko mówię, raczej nie będzie miał tej tekstury takiej panko typowej. A to już jest panko dane? Tak. A to nie będzie miał. Nie będzie miał, ale... Zobacz, no taki kawałek, no, gdzie, takie gdzie, coś gdzie. Przyjemne. Elegancko, no. Bo, mówię, no to by było za dużo pierdolenia się z tym, żeby każdy możliwy kawałek obracać w tym panko. Ale jest git, jest git. Trochę tej oliwy też dodam. Ja myślę, że tego panko to mało, żeby było na wszystkie. Ja jeszcze tutaj dorzuciłem, no, jak dałem na patelnię, wiesz? Taka się przyprawa z tego panko zrobiła bardziej niż... No to, ale git będzie. Takie crispy panko, no ale... No wiadomo, że crispy panko to w oleju, nie? No. No i przede wszystkim by trzeba było to odpoczyć ładnie, wiesz, co chodzi. Tutaj talerzyk, no przerzucamy, kurczaczek, ciak, tutaj na papier i ten, no. Jest osobno. A taka masówka jak jest robiona, no to trochę tracimy na jakości, no ale... Ryżyk już też chyba elegancko. I mamy koniec. W końcu doszliśmy do końca. Przełożyłem, tutaj jest jedna
porcja pół kilo ryżu, to jest druga porcja pół kilo ryżu, tu jest już kurczak wrzucony, tu też już jest kurczak wrzucony. Tutaj zostały tylko warzywka, które już zostały zrobione, spróbowałem i jest naprawdę pięknie. Więc teraz tak, połowa tu wleci. Właśnie tak już rozmyślaliśmy, czy będziemy w ogóle w stanie to zjeść wszystko, ale... Myślę, że zjemy spokojnie. Powiem tak, nawet jak tego nie zjemy teraz, to do śniadania, dokładnie tak. Już chyba wystarczy. Dobra, no. I resztę tu. Ciach. I teraz jeszcze jedna rzecz zostanie do zrobienia. Sos sojowy. No i chyba nie więcej, bo tego ryżu jest dużo. Właśnie też się zastanawiam, czy jakiegoś słodko-kwaśnego nie dokupić, nie? Ale nie mogłem znaleźć w sklepie, mi się chciało szukać. Kentucky Fried Chicken. Dobra, weźmy tak z warzywkiem, z tym. Oficjalne sprawdzenie. Dobrze wyglądało. Dobrze było. Nie dorzucamy już nic. Nic? Nic nie dorzucamy. Tutaj jeszcze trochę. No, to jest tarcze. Nakładamy już chyba. No to jeszcze trzeba przemieszać i nie mogę nakładać. No ten poprawić można chyba nakładać. Tak. Już, nie płakać, kurwa! Macie jedzenie. I tak to wygląda na talerzu u Bartiego. Tu mamy jeden gar, patrzcie jaki on jest duży ten garnek. I tu jest też drugi gar. Łącznie kilogram ryżu, 2 kilo kurczaka, kilogram warzyw, mocna szama. Nawet ta karotka mi nie przeszkadza. Dobre? Tak. A pół. Nie, bardzo dobre, naprawdę. Czas na przetestowanie tego przeze mnie. Wygląda to, myślę, że fajnie. No restauracja, to już restauracja. Dokładnie, i to jaka masówka jeszcze została zrobiona, bo zrobić jeden talerz tak, w ten sposób, to nie jest sztuka, ale ugotować pierdolone dwa gary. Zobaczmy jak smakuje. Oklaski, po prostu oklaski. Sam sobie bije brawo, bo to jest zajebista. Potwierdzę. Jedyny defekt, to jest to troszkę suche. Brakuje tutaj jakiegoś sosu słodko-kwaśnego, żeby sobie polać, no. Bo jest to trochę za suche. Ale i tak nie ma na co narzekać. Nie ma. Mazima, ocena? Bardzo dobre. Tylko ja mam jakiś przypadek kawałek kurczaczka. Jednego miałem. Marek? Approved. No i każdemu smakuje czego chcieć więcej. Drodzy Państwo, wczoraj Wisła Kraków, 40 tam 3 zł na plus. Kasyno. 50 euro na plus. Natomiast dzisiaj nie zaprzestałem. To się nazywa dedykacja. I co się dzieje w tym momencie? Co się dzieje w tym momencie? Wejdę na BetClicka. Po wczorajszej wpłacie 50 zł, miałem 91 zł. I dzisiaj rano skromny kuponik poszedł z kursem 4,93. W tym momencie Porto strzeliło minimum jedną bramkę w meczu. Lewadia Tallinn wygrała swój mecz. Galatasaray był remis lub Galatasaray weszło. Galatasaray wygrało. Royal Union Saint-Gilloise w 93 minucie strzeliło bramkę, dzięki czemu wygrało swój mecz. I co pozostało? Dynamo Zagrzeb, zwycięstwo i powyżej 1,5 gola. 3-0, 90 minuta i Manchester United strzały celne. W kwalifikacji strzałów celnych Manchester United wygrywa z Fulham. Zmienimy aplikację. To w 93 minucie Manchester United ma 6 strzałów na bramkę, Fulham ma 2 strzały na bramkę. Co za tym idzie? Co za tym idzie, za niecałe 2 minuty będę jakiś prawie 400 zł bogatszy. To się nazywa dedykacja. Kilka nietrafionych ruchów było. Było sprawdzenie szczęścia przed przyjechaniem na Maltę. 100 zł w dupę. Tak samo później był mecz Realu. Vinicius Junior nie strzelił bramki. Kolejne pieniądze w dupę. No i nie można się poddawać. I się nie poddałem. A tutaj muszę akurat powiedzieć, że nie poddałem się dzięki temu panu. Powiedziałbym tak, że to jest moje zadanie. To jest moje zadanie wkręcać młodzież oraz naszą publikę w takie piękne sfery internetu, jakimi są zakłady sportowe. Ale nie tylko, bo oczywiście wczoraj na przykład było kasynko. Po prostu nie dobra, już kurna, bo moi rodzice to wyglądają. Ale w każdym razie cieszę się, że ci pomogłem. I proszę bardzo, there we fucking go, boom! 448 zł. Fajnie dzisiaj się zaczyna ten wieczór. Idziemy na miasto, dobry humor. Dzisiaj kisor slapu, proszę Państwa. Co tutaj jest trening? Jasna! Teraz nóżka, nóżka! Drodzy Państwo, przed kistoszlapami stwierdziliśmy, że przyjdziemy na boksera. Święty pierwszy. O nie, zmisklikowałem.
Zmisklikowałem w pół. Zmisklikowałem w pół. Teraz moja kolej, trzeba poprawić ten wynik. Też nie. Chyba też nie. Rzucamy jeszcze raz. Teraz podejście lewą ręką, bo widziałem, że ludzie podchodzą lewą ręką. No i jest okej. Okay. Bo patrzcie, tu jest problem taki, że ktoś pierdoloną ścianę postawił, nie da się tutaj, nie ma jak tu się zamachnąć. Dobra, święty. Ale właśnie nie może być, przej, jakoś, o kurwa. Nie, nie, nie. Nie ma sensu tu prawą ręką robić, bo tutaj jest ściana. Dobra, idziemy. I have one important question for you. Yes. Kiss or slap? I have a boyfriend. Okay, so you don't yes. participate. But you? I don't want to take part in this. Okay. Małpa biegnie. Tak, małpka zadowolona, tak? Trzymaj mnie tak, jak prosiłeś. Ja się dobra, weź. No co prosiłeś, żebym ci przyniósł? Komu chcesz tą propagandę wcisnąć? No teraz na kamerze potwierdź, że on mnie prosił, żebym mu przyniósł piwo. Daj kamerę na mnie, to się liczy. Futbol, żadne piwo, futbol. I przestań już, bo już powoli czytam te komentarze i ludzie mają jednak głowę na karku i nikt to nie wierzy, więc zabieraj. Dobra, no wyłączę zaraz tą kamerę, weź to sobie gdzieś tam połóż, tą koronkę. Weź sobie zarzuć, kurna, do spanka. Kurwa. Weź sobie zarzuć na lepszy sen, ja już się kładę spać z piłką. Z piłką? Sport ponad życie. Już raz pokazaliśmy, jak chodzić spać. Śpi, zobaczcie, jak on zasnął. Kurwa, menel. Co? Nic, nic. Co? Dobra, chodź. No ale nikt w to nie uwierzył, no. No i bardzo dobrze, bo wykorzystano mnie, wykorzystano mój... Po prostu to, że chciałem się położyć spać i mnie wyrobili w jakieś rzeczy. Ja nie wiem, czy ja powinienem się dalej pokazywać na tym kanale, bo... Tego ci w końcu przynosi, co się? No i to jest właśnie takie rzeczy. To jest bez sensu, widzowie, te wyjazdy, jak oni takie rzeczy robią. Zos, weź mi. Kto to kupił? Kto to kupił się? Ja, nie, ja tego nie kupiłem. Bo ja skaram tego, kto to kupił, bo to nie powinno. Co on robi? No nie wiem, poprosił mnie, żebym przyniósł mu koronę i teraz wybrzydza, bo jest kamera włączona. Ale masz za piłkę chodzisz. Mówię ci, mogę wam oddać to piwo. Daj piłkę. Ale ja, mi na piłkę. Piłka jak raz. Opa. A gdzie rzuciłeś swoje spodnie, święty? W salonie gdzieś. Zostaw mnie już. Ten gość tutaj kręci, ja wyszedłem na chwilę z pokoju, bo ja wiem, co święty ma w kieszeni, spodni, i on na szybko wyciągnął. Weź mi, dobra, weźcie. Tutaj są spodnie świętego, w których był. Telefon. I uwaga. Zapalniczka, i to jaka? Ja pierdolę, ktoś mi to... Tak, ktoś ci to podrzucił. To moje? Powiedz widzom w twarz... Posłuchaj. Czy to jest moje? Powiedz. No, mogę, co to masz? Powiedz. No, on gdzieś to schował. No nie. No, to co z tym zrobiłeś? No ja chyba się domyślam. No miał szlugi w kieszeni. Co ty? No. Dragi strzykawy, daj to. Dobra, kończymy ten odcinek. Ja żałuję, że ciebie nie nagrywałem, jak chodziłem to do pokoju. Jak tutaj tak... Dobra, co ty myślisz? No tak było, tak było. Dobra. Serio, nie napiszcie mu coś, bo ja się nie będę pokazał na tym kanale. Dobra. No jak to będą takie normazone. Dobra, no daję ci już spokój, przecież... Normalne, że możesz sobie przypalić, kurwa. Ale nie! Na wakacjach, kurwa. Dobra, no nic strasznego. Zobaczcie, co on bredzi. Ja już powiedziałem mu. Wiem, że on tego nie użyje, ja teraz powiem. Przyłap... Bo ja wiem, do kogo należą te używki.
Ja kiedyś go przyłapię na gorącym uczynku, wezmę sam kamerę, jak pójdzie sobie na balkonie spalić szluga i nagram to i wrzucę wam. Wrzucę wam. Zrobię małpa everyone. Pod poduszkę wrzuciłeś je. Nie ma człowieku, zabierz to piwo ode mnie i resztę używek. Pozdrawiam was, oglądajcie kolejne dni, lajkujcie, żeby dostawać suweniry, bo już niedługo mnie tu nie będzie, bo mnie tutaj to jest niesławienie. Pozdro. Ja tu jeszcze tylko od siebie dodam na koniec, że tak jak widzieliście, te kiss or slapy moim zdaniem nie mają sensu. Jeżeli chcemy jakieś aktorki załatwić na filmy, to trzeba to robić off camera. Widzą, że coś jest nagrywane, no i to nie wychodzi po prostu. No próbowaliśmy z 10-15 minut, już jest godzina 3:42. I po prostu, no mija się to z celem, żeby biegać i szukać jakichś kiss or slapów. Ja tu teraz sobie strzelę analizkę jeszcze na jutrzejsze mecze. Bo jutro też postawimy jakąś kwotę pieniężną. I tyle, i tak jak Święty powiedział, piszcie fajne komentarze, bo wybieramy spośród komentarzy najlepsze komentarze, wygrywają pamiątki, a każdy 1000 łapek pod filmem to jest jedna pamiątka więcej.